Lampkę? No, możesz mi dać lampkę. A gdzie ty ją dasz? Dlatego ty ją wtedy zapisałeś. Dobrze. Dobra, trzeba mi się lampę odpalić, żeby nas w ogóle widać, a ty możesz mi telewizor ściszyć. A ty zapaliłeś, czy nie? Mhm. Czy ścisz? No ścisz, bo ja sobie nie słyszę nic. O, jest i mój braciszek. A ty jak? No kurde, mój brat to zawsze jest od razu. Czekaj, dać to... O ja pierdol. Siemano, siemano. Czekaj, bo teraz przesadziłem trochę z tym światłem chyba. Jak? No trochę mocno daje. A dobra, dobra, zostaw może taki tak. Biały? No. Siemano, siemano, siemano. Cuda się tu dzieją. Czekaj, tak. Stawiamy lampę. Za 3 godziny będzie. Tutaj tak ci dam. O. Może być? To pomoże, nie? No, musi być tak. Chwila, czekamy. O, jest. Poczekaj, się trochę zbierze ludzi. Kurde, ta lampa mnie aż prześwietla. To weź sobie to zmniejszy. Zmniejszy ci troszkę? Popcorn robicie? Co robimy? Gadamy. O, właśnie. Tak? Przecież to można zmniejszyć no, siłę. Tak o? Czy jeszcze? No, tak zostaw. Wiktorek, chodź, my się idziemy, dobra? Doszło sobie ta prawie dojeżdża Karol do domku. Mama, ma kawę, to kawa nie baczmy. Nie ma już? Nie to daj go, jest fajnie. Dobrze, będziemy jutro ładować. Wsadź do czekolady. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy, aż się zbiorą ludzie. Zobaczymy, jak będą teraz te live szły, bo mają iść przecież bardzo dobrze. Tutaj nowy internet mam. Nie, jakiś taki zamazany taką rękę. Co tam? A, dobrze. A ty ja. O, od razu lepiej. Jest zamazana była. Siema, siema. Bartłomiej. Witam, witam, witam. Niedzielny live. Miało nie być, ale jest. Zobaczymy jak długo. Zobaczymy tylko, czy internet nie przycina. Chwilę pogadamy. Siedem osób już jest na live'ie, przynajmniej tak mi pokazuje na tą chwilę. W ogóle dobrze mnie słychać, czy mnie źle słychać, bo nie mam włączonych żadnych mikrofonów, a w sumie mógłbym włączyć, bo czemu by nie. Chwileczkę, niech ogarnę. Dobra, teraz powinno mnie być słychać o wiele lepiej. Jutro szkoła, no i tak bywa. Słychać mnie lepiej jakoś, czy nie? Dajcie znać, jak mnie słychać, bo nie jestem pewien. Bez zmian. Bez zmian, czyli mogę go nie włączać, nie? O, czekajcie. Tak, myślę, że światła wystarczy. Witam, Adamie. Właśnie skończyłem oglądać live'a z pozytywem, a tu od razu mam ciebie. Witam, witam.
Tak, płomie Jarocki, czyli okej. Okay. No i bardzo dobrze, cieszę się, że wszystko działa. Gra i trąbi, 8 osób na live, więc można sobie gadać. Dobra, jak chcecie, zadawajcie jakieś pytania, pogadamy. Ludzie troszeczkę dochodzą. Nie spodziewam się jakiejś dużej frekwencji. Chociaż kto wie. Ja piję herbatę. Nie? Żeby nie przymulać, właśnie jakiś film leci, ale ta włączyła. Wciśnijcie jakiegoś lajka pod live'em, żeby dotarł do większej liczby ludzi. Sprawdzę, czy ten mikrofon w ogóle jest włączony. Muszę się w ogóle obciąć. Pozytywny to jest mechanik pracujący na wyspach w serwisie samochodowym. Musisz mi polecić ten kanał, muszę sprawdzić. Około 180 tysięcy kurczaków na jednej farmie. Czyli 360 tysięcy, tak? Jakby wszystkie, jakby była pełna obsada, tak plus minus, bo ogólnie tych kurczaków nam rzucają czasami więcej, czasami mniej. Różnie to wygląda, ale tak liczymy, że około 180 tysięcy na farmę mamy dwie. Tak to mniej więcej wygląda Bartomieju. Kinga Wolf. No imponująca liczba, nie ma co. Jak szef podchodzi do twoich uli, a masz coraz więcej, no kurde. Na razie jeszcze nic. W tej chwili jest 80 uli. Jakoś tak, może mniej, bo nie wszystkie są tutaj. W tym roku idziemy na co najmniej 300 uli. 300, od 300 do 500. Nie będą one tutaj wszystkie na farmie, ale będzie ich trochę. Czy u nas jeszcze pada? Karol, nie pada. Już jest ogólnie taka pogoda spoko, no. U was pada? Pozytywny mechanik, aż sobie kurde sprawdzę na telefonie zaraz. Możliwe, że obserwuję taki kanał, ale może i też nie. Pozytywny mechanik. No jak na wyspach to pewnie jest uław. Pozytywny mechanik. Mamy, a subskrybujemy. Nie subskrybowałem wcześniej. Trzeba wspomagać. Obczaję sobie później ten kanał, na pewno. Mam już go tutaj w obserwowanych. Później sobie go obczaję tak głębiej, o co tam chodzi. Kinga się śmieje, pewnie z ilości uli. Ilu pracowników mamy zatrudnionych? Trzech. Jest nas ogólnie trzech. Łącznie ze mną jest nas trzech. I tam z doskoku szefostwo pomaga, no ale można ich liczyć jako pół ręki. Czy Ule, to twój dodatkowy dochód jak z zyskiem? Będzie o tym odcinek ogólnie. Zysk jest spoko. Prognoza na przyszły rok jest taki, że znacznie przewyższy zysk tutaj w pracy. My trochę zburzyliśmy z drogi i kupiliśmy po drodze nowy wygrywacz. Serio? O kurde. Nie wierzę. Serio? Nie mówiliście. Gdzie? To wszystko pamiętam chyba już. Czy nie? Dzięki z Karolem. Byliśmy, tutaj w ogóle mam, zaraz wam pokażę, ale jeszcze poczekamy, aż się trochę rozmowa rozkręci. Byliśmy z Karolem, widzę z naszego kanału. Odwiedził nas. Z moją drugą połówką. Ogólnie fajny weekend. I byliśmy na wygrywaczu metali. Odcinek zmontowany, wrzucony już na kanał. I zobaczycie go mniej więcej za około tydzień. Arleta, mistrz drugiego planu. Okazja się trafiła.
Karol pisze, że kupili wykrywacz po drodze, jak wracali. Nie wiem. No nie, no pisze, że serio, no to nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć. Karol, prawdziwy zapaleniec. Ale fajna sprawa. Pochodziliśmy dzisiaj po polu, znaleźliśmy... Co? Jak? Przy drodze leżał. Przy drodze leżał. Przy drodze leżał. Znaleźliśmy dzisiaj, jak wam pokażę, najpierw może... Ile tego jest? A nie, nie pokażę, bo jest taki ten... A tak, pokażę. Jest trochę tego. To, co znaleźliśmy dzisiaj na wygrywaczu. Wszystko. Później mam taki ten po kolei. To pokażę też dla szefa. Że wiedzieli, na czym śpią. Adam, zakończysz makarenę, proszę? Nie. W Telford. Telford. W Telford pod Birmingham. To nie jest Telford, nie? Telford musi być tak, jak pisze. Jaki największy fuck-up, jaki nam się trafił, Bartłomiej. Już to opowiadałem Karolowi, który tutaj właśnie z nami pisze. 47 tysięcy padłych kurczaków w jednym kurniku. Co? Grubo albo wcale. Światło trochę może za mocno daje. Spróbuję. O, chyba tak będzie lepiej, nie? Tak zrobimy. Wentylacja, no. Menadżer nie zareagował na alarm. I wentylacja przestała. Była taka bardzo wieczna, zimna, zimowa noc. I problem był taki, że ja o tym na odcinku nie mówiłem, ale na lewie mogę powiedzieć. I po prostu dostał, my często jak mamy takie, na jednej z farm mieliśmy problem, już teraz nie, mieliśmy problem z czujnikiem o temperatury i dzwoni alarm, jedziesz na miejsce, a tam nie ma już żadnego alarmu. Powodem tego było to, że temperatura dosłownie na sekundę spadnie poniżej tej, która ma być. No i dzwoni alarm, przyjeżdżasz, nie ma. No i on tak przyjechał dwa razy i tak jak mówią, do trzech razy sztuka, nie przyjechał za trzecim razem. Rano pojechał, zobaczył w kurniku ciemno, zapalił światło, no i zobaczył to, co zobaczył. Później przydarzyło mu się to jeszcze raz. W trochę mniejszej ilości. Wentylacja to wentylacja. Nie ma żartów, szczególnie kurczaki były dwa dni, to było chyba z piątku na sobotę, w niedzielę w nocy miały jechać. Miała być pod biurka. Czyli jeszcze gorzej, bo nawet nie zostały podebrane, tylko wszystko padło tak, jak było. Wiecie, te parę najmniejszych przeżyło, nie? Ale ogólnie to kurnik poszedł na straty. Takie rodzynki też się zdarzają. Odpukać niemalowane mi się to jeszcze nie zdarzyło. No tam mają coś do jedzenia, czy czemu tak gadają? Prawda? Jak tam papuszki? No właśnie, nie wiem, czy je słychać. Są tutaj, tak? Tutaj. Coś chcą, a co to nie? Co chwilę coś nagadują. Czy ja dobrze widzę, macie papugi? Tak, mamy dwie papugi, no. Dwie amazonki żółtogardłe. Już kiedyś były ze mną na live, na ramieniu siedziały. Jeszcze pewnie zrobimy takiego live'a. Z góry odpowiadam, tak? Coś tam mówią. Jedna jest w klatce, a druga jest na klatce. Już jest tak ciemno, to ogólnie... To już bez szału. Ale tak, są papugi. U nas raz poszło 20 tysięcy niosek. Tylko u nas temperatury trzeba się pozbywać. No to u nas dokładnie tak samo. Jak są duże kurczaki, jeszcze jak jest lato, to tak naprawdę wystarczy, że temperatura, że wentylacja się włączy na 10 minut i już mogą być pierwsze trupy. Kiedyś włączyła nam się na kilka minut. A jak włączyłem bezpieczniki z powrotem, otworzyłem kurnik, to już kury miały otwarte dzioby i
łapały powietrze. Macie pieska? Nie, nie mamy pieska, ale papugi robią za pieska. Ja czasami szczekają, albo miałtą. Nie aportują niestety. Ale pieska pewnie kiedyś będziemy mieli. Krzywi ta herbata. Ale ta się śmieje, nie wiem czemu. Dalej się śmieje. Dziś ciepły dzień w ogóle, 15 stopni mieliśmy przez chwilę, przez krótką chwilę niestety. Później zaczęło wiać, padać i się spierdzieliło. W ogóle macie chyba lepszą wiosnę w Polsce niż my w Anglii, zwykle to było na odwrót. No, niestety się odwróciło teraz w tą gorszą stronę. W ogóle nie przycina, jak jest jakość wygląda i jak to wszystko działa nam na tym live'ie, bo mamy nowy internet od Starlinka. Teoretycznie nie powinno przycinać nawet przez chwilkę. Między innymi też ten internet został dlatego zakupiony, żeby właśnie nie przycinał, żeby live'y szły, żeby mógł szybko wrzucać odcinki. I tak dalej, i tak dalej. Z 6 MB przyspieszył na... Ale zobaczymy, na ile przyspieszył nam ten internet. Musiałam schować tu sobie. Tak? Może być słabszy, bo jest live, nie? No tak. Może być wolniejszy. Jest wolny. Było 6 MB, w tej chwili, nie wiem, czy to widzicie. To nam pokazuje speed test. Czyli o 200 mniej niż normalnie. 50 no, megabajtów. A 50 megabajtów download i 850 upload. Więc słabe, ale może to przez live, nie wiem. No na pewno przez live się daje. No chyba coś na live zabrał, tak się wydaje. Czekaj, bo kurczę, Jarek M. Polska, coś mi tutaj ucięło. Ile masz ludzi na lewie? 10 osób. Bo, nie wiem, Jarek, chyba ucięło mi twoją wiadomość. Jak to jest z tymi domkami i ucięło. U mnie też do dupy pogoda pisze. To znaczy w Polsce w sensie, tak? Taka pogoda. No Jarek, dopisz, o co tam chodziło. Bo ucięło tą wiadomość, jak to jest z tymi domkami. Jak długo, ile dni zazwyczaj trwa jeden cykl, czyli cykl trwa 41 dni, 28 ubiórka, 41 dni czyszczenie kurnika, łapanie. Cykl trwa 7 tygodni, to już jest cykl łapanie, hodowlała z wyczyszczeniem kurnika do następnego wpuszczenia, około 7 tygodni, teraz będziemy mieć na jednej farmie 8 tygodni, bo będziemy mieć taką dłuższą przerwę, bo nam się zeszło, że mamy na jednej farmie tą podbiórkę, a na drugiej jej wyłapywanie praktycznie w tym samym tygodniu, no i to troszeczkę kolidowało nam ze wszystkim, więc... Ale tak, no 41 dni i są wszystkie już wyłapane. I około 7 dni później trwa mycie, dezynfekcja i tak dalej.
Przygotowywanie to zwykle ścielenie jednego dnia, drugiego dnia wszystko ustawiamy i tak to wygląda. Następnego dnia wjeżdżają kurczaki. Właśnie wjechały nam kurczaki na jedną farmę w piątek, dzisiaj jest niedziela, czyli dzisiaj mają trzeci dzień. Czyli technicznie to jest dzień drugi, tak w komputerze to widnieje. Bo dzień, w którym przyjeżdżają kurczaki, to jest dzień zero. Piszecie mi te wiadomości, to tutaj ma takie serduszko po prawej stronie i ono mi zblokuje, nie mogę widzieć przez nie. Dlaczego? Czekaj, tutaj Jarek Polska ma, chyba zrozumiałem, ale nie do końca. Dom, gdzie stawiamy, w Polsce. Jak coś źle zrozumiałem, to mnie popraw. Ale tak, w Polsce. Budujemy. Dzięki za zostawienie lajków. Pod live'em. Ogólnie niby pomaga to w dotarciu do większej liczby osób. Prawda, czy nie? Nie wiem. Ogólnie mogliśmy zrobić live'a na telefonie. Pewnie mielibyśmy dużo większą widownię. Ale nie chcemy, chyba nie chcemy takiej widowni, jak ostatnio mieliśmy. Znaczy chyba 500 osób, każdy mówi w innym języku. I średnia wieku to 13 lat. O, kurde, Karol nam wysłał donate'a. I to dużego. Kurde, dzięki, stary. Jeszcze ci miodu doślemy. Właśnie, musisz mi, Karol, wysłać adres. Koniecznie. Nawet bardziej niż koniecznie. No, właśnie z Karolem mieliśmy z widzem taki fajny weekend. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Wypiliśmy, poszliśmy w pole, znaleźliśmy parę fajnych monet. Właśnie, pokażę wam monety. Kurde, Karol musiałby powiedzieć, co to jest, bo ja to jestem ameba, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tu mamy monetę z roku. Zaraz, gdzie to jest? Nic tu widziałem. 1920, czyli teoretycznie 104 lata. Tu mamy monetę, którą... No już tak słabiej jest widoczna. Tutaj to chyba wam nawet nie powiem jaki. Tutaj wam nie powiem jaki rocznik, ale złapałem ją w ostatniej chwili. No tutaj ciężko by było powiedzieć jaki to rocznik, chociaż napisy są widoczne, ale z rocznikiem chyba się nie uda. Co my jeszcze znaleźliśmy? Znaleźliśmy guziki. To wiecie, takie raczej stare rzeczy. Naprawdę stare. Tutaj mamy kolejny guzik. Tu mamy coś od zapinki z takim wzorkiem. Nie wiemy od czego to, ale taki ma wzorek i jest z jakiegoś lepszego metalu. Tutaj jest taki skrawek, nie mam pojęcia co to, ale ma jakiś faktycznie wzorek. I tutaj mamy plombę. Tę plombę jutro chcę wyczyścić. Dzisiaj już ją próbowałem trochę pod wodą tak przemyć, ale musiał... No, plomba taka jakaś od czegoś. Takie, wiesz, ołowiane plomby. O! George V. Tak napisał Karol. To była ta pierwsza moneta. A ta druga, Karol? Tam jakby Elżbieta jest na tym. Taka... Nie, no jaka Elżbieta? To... Elżbieta na chleb mówi Abeb. Ale taka postać... Kurde, no dobra, miałaś rację. No Elżbieta. Elizabeth. Tak napisał Karol. Więc jak tak napisał, tak jest. Bo nie, na tym tutaj to faktycznie to jeszcze można te napisy przeczytać. No tamtym właśnie tam... Ale na tym tutaj to już jest starte. Właśnie, jaki to będzie rok, Karol? Masz jakiś tam
widełki pewnie jakieś są z tą monetą. No i ją ciężko rozczytać. A jutro właśnie pokażę je szefom. Pewnie się ucieszą, jak będą mogli takie coś zobaczyć. No, no i znowu. No, będą podierani. Bo nie wiem, czy ktoś wcześniej był jakiś gościu, który też chodzi z wykrywaczem metalu po ich polu, ale... Nie widzą, jakie skarby mają. No, albo niech nie... Albo niech lepiej nie widzą, jakie skarby mają. No właśnie. Trzeba będzie niedługo zacząć łowienie wykrywacza metali. Tak, ale Karol, wiem już, ale rok jaki to będzie? Nie wiesz? Bo to będzie chyba starsza moneta niż ta, niż ten Dodge, tak? Bo ten jest taki, ona już jest taka zeszlifowana mocno. Że tak naprawdę widać tylko sylwetkę. Tylko sylwetkę, no trochę widać, tam nawet nie widać. I widzę napis BRI. No tak jakby tam byli. Czekaj, czekaj, no i chcę zobaczyć jeszcze tak, z tyłu jest też taka kobieta chyba siedząca, coś takiego. No, właśnie to wcześniej patrzyłam. To będzie albo stara, albo taka moneta, albo po prostu jest bardziej ten, no eksploatowana. No z tyłu to co to jest za ten, nie? Tak jakbyś taka siedząca kobieta, no. To jakby ta z przodu, tylko że siedzi. No co? No pewnie tak jest. To było w internet może, wiesz? No, trzeba było w internecie zobaczyć. Coś tam... Być. O, widzisz, Karol, pisze, że też będzie gdzieś między 1800 a 950. No, to będzie tak czy jak będzie bardzo stara. No. Podobne lata. Sobie szedł jakiś angol z sakwą. Pijany, bo wcześniej zgubił puszkę z piwem. Mamy na to dowody. Puszkę z piwem. I zgubił monetę później. Bo tu na dole jest. I to ale ile na lata w ogóle chodziliśmy po tym polu? Bo ja nie wiem, bo to tak straciłem. Czy no z 2 godziny właśnie było? Tak zgubiłem poczucie czasu, bo to tak się chodzi. Tak się chodzi i coś co chwilę się znajduje i coś się co chwilę dzieje i nie mam pojęcia. Ile to mogło zająć? W ogóle nie patrzyłem na zegarek, jak wychodziliśmy, ale. Bo tutaj na samym dole jest jakby rocznik, ale. No właśnie wiem, że to na pewno jest rocznik. Właśnie nie wiem, czy to nie jest 1800. A, widzisz? 64? Tak. Albo 40, któryś na pewno jest 8 i 4. Pokaż. 1,8 albo 1800. No tak, jak tyle widzisz, to i tak 40, nieźle. Któryś. No, trzeba dobrze tak pod światło. Po tej stronie, czekaj. No ty, dobra, już patrzymy. To chyba nie po tej stronie, co to widziałem. Po której stronie, co to widziałeś? Po tej drugiej. Poczekaj, pokaż. Tutaj, po tej. Po tej, tak? No, tu na dobra, próbował. Czekajcie. Dobra, ślinę sobie nie pomogłem. Ale faktycznie jakby był 1864. Tak, na pewno tam jest, no. Jakby było 1864. Nie? Teraz pisze Jarek M. Polska. Jaki jest w Anglii z postawieniem takiego domku jak mieszkasz, czyli angielskiego? Jeśli chodzi o prawo w Polsce, to paranoja, kupiłem i teraz walczę, żeby zgodnie z prawem użytkować. Nie chcę cię, kurde, wprowadzać w błąd, ale mógłbym się o tym też dowiedzieć i zrobić z tego odcinek taki, żeby był taki kompletny, ale chyba nie musisz mieć nic. Jak stawiasz... Nie, tutaj, jak masz taki jeden domek stawiasz, taki jak ten. Z tego co wiem, to nic nie musisz, bo teraz stawiają taki drugi i ogólnie to jakby nie ma nic. Dopiero jak jest powyżej jakiejś liczby domków, wtedy musisz to zarejestrować jako caravan park. I wtedy już jest jakieś takie prawo, że musi być jakiś tam punkt, gdzie tam wiesz, wszyscy idą, jak jest pożar i jest jakiś alert pożarowy i w ogóle jest wszystko. Taki domek na pewno musi mieć przegląd od elektryka, podbitą gaśnicę i ten Junkers od tego, od gazu musi też mieć przegląd. Są też takie ośrodki z takimi domkami, gdzie można takie domki wynająć i jeżeli taki domek ma powyżej iluś lat, teraz nie chcę cię kłamać ilu,
no to tego domku po prostu nie można już wynajmować. I wtedy Anglicy zachodzą w ten sposób, że albo go sprzedają, albo taki domek musi iść jakby tak po taką dzierżawę, wtedy obchodzą to prawo. Adam, zauważyłem, że w ładowarce nie domykają się drzwi. Czy idzie je naprawić? Grzegorz, to mnie tutaj Grzegorz osalił. Michel, to nawet ktoś zauważył, że się drzwi nie domykają. No faktycznie drzwi się nie domykają. Na pewno idzie to naprawić. Kurde, w JCB. No ale faktycznie, znaczy drzwi się domykają, tylko nie domyka się jakby ta górna część, bo one są podzielone na te dwa takie skrzydła. To dolne się domyka, chociaż... Nie no, dolne się domyka, a to górne, ono dochodzi do tych drugich drzwi, do tych dolnych i tam gdzieś jest problem. Ja tam próbowałem już ginać, bawiłem się tym i czegoś brakuje. Brakuje sobie tam centymetra, może jakoś tak. No ale dobre oko masz, kurde. To ci muszę przyznać. A co, po każdym drzwi? Nie no, w tym mi się nie domykają. No widz. Grzegorz, a co? Ben. Lecę chyba do Londynu, do tych Brytyjczyków. Kiedy? Proszę o odcinek. Będzie. No muszę zrobić właśnie, muszę się dowiedzieć, ale z tego co wiem, to właśnie nie ma, jak stawia sobie farmer jakiś tam jeden domek, chyba dwa, nie ma problemu. Jak się stawia ich więcej w jednym miejscu, to powyżej już domków już są jakieś tam do spełnienia normy, ale każdy domek musi mieć właśnie podbity prąd, musi mieć, my właśnie mieliśmy niedawno elektryka, podbity musi mieć prąd, właśnie pozbyli nam się tego kabla, co kiedyś wam pokazywałem na jakimś odcinku, że wisiał nam w pokoju, to zostało jakby tam, zresztą pokażę wam, jak to zostało zrobione, prąd, gaz i co jeszcze? Prąd i chyba gaz, a i gaśnica. Koło mnie na wsi mieszkają bracia i mieli stary drewniany domek. Rozleciał im się. To kupili tak, jak wy macie, fajne jest. No właśnie takie domki są fajne, bardzo fajne. Warto kupić taki domek, ale z podwójną szybą. Można go sobie samemu docieplić. Można kupić dwa domki i je ze sobą wstalić. W takim na przykład w kształcie litery L. Można kupić trzy domki i jeszcze wstalić w kształcie litery EU. W ogóle dowolność jest jaka... jaką ktoś chce, ale wtedy jak takie dwa domki postawicie do kupy, to już jest naprawdę kawał chaty i więcej nic nie trzeba. Ściany można naprawdę dobrze docieplić. Tak więc fajna sprawa, naprawdę. Jak ktoś nie chce brać kredytu na całe życie w Polsce, to spokojnie w takim domku zamieszka i będzie tam mieszkał całe życie. Chyba, że chce mieć 10 dzieci, albo 6, albo 3, to też nie da rady. Ale na przykład my mieszkamy tutaj z dwójką dzieci, nie ma najmniejszego problemu. Siema Olek, ale ja jeszcze tutaj Bartłomiej napisał. A może po prostu trzeba mocniej trzasnąć. W Merlo mam tak samo, też zauważyłem. No kurde, wiesz co, ja już tak waliłem, były takie momenty, że już tak waliłem, że myślałem, że zaraz coś pierdyknie. I kurde, to nie idzie. Coś się mogło gdzieś spierdzielić. Wtedy JCB już trochę można powiedzieć, że to gorewa, ona ma chyba 3 lata, no nie wiem, muszę sprawdzić. No ponad 3 lata, bo ja tu jestem 3 lata, a ono ma na pewno ponad. No i powiem wam, że ja wcześniej jak pracowałem na farmach, to właśnie 3 lata to był absolutny koniec. Olek, siemanko, tak więc tak, odpowiadam. Ania, skojarzyłeś PL? Ben. No, ale na jesień się szykuje to, że prawdopodobnie kupimy wykrywacz metali i będziemy szukać monetek. Tak więc jak będziecie widzieli mnie na kanale film z wykrywaczem metali i z Karolem, to koniecznie zostawcie coś po sobie, żeby film miał dobry zasięg. Grzegorz, jak długo kurczaki się do... Sprawdzę, czy jak są małe, trzeba im pomagać. Nie, ogólnie wrzucasz je, one sobie same jedzą, same piją. No i tak jak wcześniej mówiłem, po 41 dniach są już gotowe do sprzedaży.
Czyli wrzuciliśmy je teraz w sobotę. Za 41 dni będą już gotowe, żeby. Pierwszy raz już są wyłapywane, jak mają 38 dni. Wtedy ważą. A właśnie, bo nie odpowiedziałem komuś o wagach. Tak więc taka w miarę dobra waga, jak mają 28 dni i ważą 1,7, to jest spoko waga. Jak są łapane, to spoko waga to jest 2,9, 3 kilo, to jest 41 dni, ale często jest tak, że mają 2,7, niestety i wtedy nie mają wagi, my nie mamy bonusa i lipa. Bartłomiej, a ja myślałem, że to tylko Merlo, tak shit. Stary JCB jeździ po 15 lat teraz i trzeba go... No trzeba, no takie JCB się bardzo szybko kończy. Powiem ci, że bywało tak, że jak wcześniej pracowałem na takiej farmie, my je właśnie godziliśmy tam po około 3 latach, to była po prostu taka reguła, że jak się kończą opony, to wtedy JCB też się kończy. To znaczy, że tak, jak już kończyło się opony, to miało już taki przebieg, było zużyte już ogólnie, a opony 4 do wymiany kosztują tyle, że nie opłacało się tego JCB trzymać i po prostu je się goniło. Bo jakbyśmy wymienili na nowe opony, to nie dojeździłoby już, nie zdążyłby nawet zajechać tych drugich opon. I po prostu bierze się takie JCB i tam oddaje i się dostaje za taką. Bierze się po prostu w rozliczeniu następne, coś takiego się z tym robiło. Tacy duży farmerzy to mają dobre deala z tymi firmami, więc Grzegorz. A ile trzeba ludzi, żeby łapać do sprzedaży i ile ma metrów kurnik? Kurde, kurnik kiedyś mówiłem ile ma metrów, muszę to znowu sprawdzić, zawsze zapomnę. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, musiałbym gdzieś na jakiś odcinek mój zajrzeć. No, metrów kwadratowych. Muszę sprawdzić, ale ogólnie do łapania ludzi jest 4, 6, zależy. U nas sprawa wygląda tak, że u nas mają zapłacone za jeden wyłapany tir. I teraz im jest, mniej jest ludzi, tym jakby mniej kasy. Tym mniej kasy do podziału? Nie, więcej kasy do podziału. No bo jak jest 4 osoby, no to dostają taką samą. Dostają powiedzmy, nie wiem, 1000 funtów. Nie, no 1000 funtów nikt nie dostaje za tira, ale powiedzmy, że jest jakaś tam stawka za jednego tira. Jest 4 łapaczy, no to taka sama kasa jest dzielona na 4, taka sama kasa jest dzielona na 6, czyli im więcej łapaczy, tym gorzej, nie? Dlatego oni wolą łapać, żeby było ich jak najmniej. Zarazem trzeba wtedy mocniej pracować, ciężej. O, właśnie tutaj Bartłomiej. Haha, bezki to samo z tymi oponami mamy. No właśnie tak jest, jak opony się kończą, to jest taka reguła i tutaj nam się właśnie kończą opony. Jak się kończą opony, to jest tak, że dobra, możesz kupić drugie i ono pojeździ chwilę, ale te opony kosztują grube pieniądze. Grube pieniądze i nie zdąży pojeździć jeszcze rok i te JCB już będziesz co chwilę coś wymieniał. Nie obadza się po prostu. Strajkujemy w Polsce, a wy? Nie, tutaj póki co nic się nie dzieje i chyba nic się nie stanie. Oni są nie, nie, tutaj nikt nie strajkuje. Coś gdzieś tam słyszałem, ale to raczej nie, to nie było nic z tym. Gdzieś mi się już robiło, ale nie ma strajków. Nie wiem, czy faktycznie im to wyjście z Unii wyszło na dobre. To dla jednych wyszło na dobre, drugi na gorsze. Nie ma tak, że tak... Jezu, zgubiłem monety. Nie można tak od razu powiedzieć, że nie wiem, wyjście na Unię, z Unii wyszło tylko na dobre albo tylko na złe. Będą grupy społeczne, na których wyszło na dobre, będą grupy społeczne, na których wyszło na gorsze. Grzegorz. Najlepsza ładowarka to krajmy o ekonomia, o obsługa codzienna. Sąsiad atestował wszystkie ładowarki. No właśnie tego Kramera kiedyś gdzieś jeździłem, ale takim starym, bardzo starym. No ale jak był stary i działał jeszcze na farmie, no to znowu. Lepiej to odłóż. Nie, muszę mieć monety w rękach. Możliwe, że to prawda. Olek. Powodzonka. Dzięki za film. Miło się ogląda. Dzięki wielkie i pozdrawiamy Cię. Dzięki za oglądanie. Dzięki za zostawienie po sobie znaków pod filmami. To znaczy lajkujcie zawsze, skomentujcie film. Zawsze to pomaga. Ile macie kur?
Piotr Korciński. Ogólnie jest około 180 tysięcy na jednej farmie, a mamy dwie farmy. Powiedz szefowi, że jak będzie zmieniał tego Kramer. No, tylko tu wiesz, jest problem taki, że te JCB jest bardzo popularne. I wiesz, to może być problem takiego typu, że ten te serwisy, wszystko jest bardziej dostępne. Coś takiego. Bo tutaj naprawdę no dużo. Zdecydowana większość farmerów, których znam, ma JCB. Teraz miałem takiego znajomego, który wcześniej nazywał Merlo i też przerzucił się na JCB i akurat sobie chwalił to przejście. Może jednak te JCB jest lepsze tego Merlo, ale to też pewnie zależy, jaki jest model i tak dalej. Możecie, wiecie, mieć jakieś małe, lekkie JCB, no to nie będzie takie fajne jak duże i ciężkie. Ale no, to może być ten problem. Wiecie, oni teraz mają to JCB, to pewnie w rozliczeniu oddadzą za nowe i tak dalej, i tak dalej. To są już takie deale, które ciężej się trochę zmienia. Papugi śpią? Zmalowany świat. No, można tak powiedzieć. No, śpią. Nawet trzeba tak powiedzieć. Głowy mają założone za skrzydła i śpią. Ja mam 150 tysięcy. No, to też ładna liczba. Ile kurników na te 150 tysięcy? A ciągi szef jakie ma? Gdzieś na filmie robiłem park maszyn. Zobacz jakie tam są ciągniki. Ja się na tych ciągnikach za bardzo nie znam. Ogólnie John Deere. Tyle pamiętam, a tych numerków nigdy nie pamiętam. Mam takiego starego John Deere'a i mamy takiego całkiem nowego John Deere'a. I gdzieś mam park maszynowy na moim kanale. Taki całkiem dobrze cieszący się dużą popularnością film. O, 6. Tam właśnie jest dokładnie modele są tych ciągników. Ciągniki są jakie mam, jakie marki mam. No to właśnie John Deere, tak. I tutaj też, no, dużo ludzi ma John Deere. Też zdecydowana większość. Piotr. 6 kurników. No. Czyli mniejsze niż nasze kurniki, nie? Bo mamy 180 tysięcy kurczaków na 4 kurniki. Ale mniejsze kurniki lepiej się robi. Z tego co słyszałem. Lepiej mieć więcej małych niż mniej dużych. Są plusy oczywiście i minusy, ale tak słyszałem, że jest po prostu łatwiej utrzymać w nich tą wentylację i to wszystko i je po prostu w zdrowiu. Już 9. O, w Polsce 10. Preta? Jutro w ogóle do pracy. Sakra. Witek mózgu z serca wolności. Nie słyszałeś? Witka? Słyszałem, pewnie też słyszałem Witka. Właśnie niedawno umarł, nie? Świętej pamięci. Tak to ten. Dobrze mówię. Chyba, że pomyliłem. No, jeszcze nie. Będę. Ale to ogląda Love Island. To słychać? No, czy słychać? Tak? No pewnie. Wszystko słychać. Ludzie nawet policzyli, ile kostek lodu wrzuciłaś mi do herbaty. No właśnie, ale co powiecie na chodzenie z wykrywaczem metali po polach? Dajcie znać. To mógłby być ciekawy temat, jako takie odcinki. Tak jest od czasu do czasu, raz na tydzień. Raz na tydzień już. Bo my kostki lodu się nie zmroziły. To znaczy, tu jest woda, tak?
No, ale nie, nie dużo wody. Gregorz. Koło mnie jest potężna firma. Firma hoduje i ma potężne zakłady przetwarzające kurczaki, gęsi, kaczki, indyki. Nazywa się AMI Mixta, tak? Wpisz w internet, sprawdzę. No. Sprawdzamy. Nie, no aż taki słaby to nie może być. AMI. Mixed. No mam. No mam coś na pewno. To będzie coś z tych rzeczy, nie? Kurczę, trochę słaby. Nie widać. Następnym razem zrobię tak, żebyście widzieli mój ekran. Dzisiaj się nie przygotowałem, bo chciałem tego live'a zrobić, bo mówię, zmieniliśmy do internet i chciałem sprawdzić, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Znaczy gorzej to nie może być. I tak włączyłem go trochę z dupy, tak bez większego zapowiedzenia. W tygodniu zrobię na pewno jeszcze jednego live'a i wtedy zrobimy, żebyście widzieli to, co ja widzę na ekranie mojego komputera i po prostu to, co mi wyślecie, gdzieś będziemy sobie tam wpisywać i będziemy sobie komentować. Mam 60 tysięcy gęści, 90 tysięcy kur, niosek. O, proszę. To jest jedna farma, czy to jest jakoś rozrzucone? Jarek M. Polska. Kurki to raczej nie, bo mam same kurniki. Wokoło mieszkam prawie w... Ale pszczółki będę uczył się od ciebie, jak mi starczy odwagi. Starczy ci odwagi. Tak naprawdę dobra maska, parę urządleń i jakoś to będzie. O, Krzegorz napisał, że tak. Ja mam 10 kur. O, już. Po problemie. Rozumiem, że na jajeczka swoje kury też bym takie chciał mieć. W ogóle to ja nie mogę mieć nawet kur. Jak pracuję na farmie kur, to nie mogę mieć kur. W ogóle nie mogę mieć żadnego ptactwa. Papugi. Papugi mogę mieć. Ale tak ogólnie nie można mieć żadnego ptactwa, które jest gdzieś na... Kurde, znowu wysłał mi Karol 20 funtów. Masakra. Dzięki, Karol. Dokładamy się... O, właśnie. I taki trzeba byłoby zrobić cel. Dokładamy się do wykrywacza. Pozdrawiamy. Dzięki za zajebisty weekend z wami. I mamy nadzieję, że latem też wpadniecie. Taki zrobimy wtedy maraton. Przyjedziecie w piątek. No właśnie, i tam ja już od Karola wezmę na WhatsAppie adres. To ty niech mi nie wysyła lepiej, bo to wiesz, no ktoś cię tam będzie później szpiegował. Ale coś ci wyślemy za to i tak. I właśnie moglibyśmy taki weekend zrobić. Wyżalić jakiś ciepły weekend, byście przyjechali do nas w piąteczek po pracy czy coś. Żebyście sobie dobrali dzień wolnego. My oczywiście do was też przyjedziemy, ale wy musielibyście do nas przyjechać w piątek, byśmy sobie tutaj zrobili już z wędzarnią może taki porządny piknik, a w międzyczasie ten... Co? Wędzarnia, ognisko. Wędzarnia, ognisko i byśmy sobie robili, chodzili w międzyczasie na wykrywanie z wykrywaczem metalu. Gdzie byśmy tam poszli? Co byśmy znaleźli? Grzegorz, jest i Grzegorz. Kolega z moich tutaj stron, znaczy nie tutaj, w Polsce, z moich stron. No jeszcze dzięki raz, Karol, ale zrobimy taki cel, może zrobimy taki cel na donate'ach, że na wykrywacz metali po prostu to będzie się może zbierało. Będzie też fajne. Bo teraz już będę w stanie prawdopodobnie to robić. Muszę się tylko tym zająć. Piotr. Żartowałem, mam 28 w górze. No 28 to już całkiem duża liczba. To już taka całkiem spoko liczba. Nie wiem, ile moi rodzice mają kur. Ale to już można mieć sporo jajek, bo jak tak wszystkie się czasami niosą w taki sezon, to 28 jajek dziennie. Nikt tego nie przeje. Karol, dzięki. Twoja whisky. Herbata. Wypijamy resztki. Ale to mówi. Ty też pijesz? Nie. Nie, nie piję. Tak, czekaj, już chwilka. Nadganiam wiadomości. Adam Komie, sąsiad, wydzierżawił 20 hektarów ziemi pod farmę fotowoltaiczną. Czy u was też tak się, też takie kładą? Tak, no są właśnie farmy fotowoltaiczne i to jest całkiem ich sporo w naszej okolicy. Kiedyś dronem latałem i widziałem. No i kiedyś na takiej jednej farmie chciałem mieć pszczoły, nie? Bo na takich farmach pszczoły fajnie można sobie też hodować.
Jeszcze nie wiem, czy do takiej farmy się nie odezwę. Ale no jest takich farm. I o dziwo, tutaj farmie pogoda nie sprzyja, ale jest coś takiego, no. Takie naprawdę hektary pól z panelami. Muszę jakieś nagrać tą okolicę moją z drona i właśnie wam pokazać takich kilka ciekawostek. Bym pokazał wam, ile na takim małym, nie wiem, powiedzmy 4-kilometrowym kawałku jest farm, ile jest farm fotowoltaicznych, ile jest tego wszystkiego, jakie jest tego zagęszczenie. Nawet tutaj, gdzie mieszkam, gdzie jest takie tak naprawdę odludzie. Mam ozdobne kury, Piotr napisał, tak? No. Co, z takich kur też masz jajka, czy nie? Wszędzie kij ma dwa końce. Najważniejsze, żeby praca się trwała. No tak, dokładnie. Mam 12. 5 na 5. Lat. To wszędzie zakładają. No te są już chyba stare farmy fotowoltaiczne, ale nie wiem jak bardzo stare. A ja herbatę złotą, czyli ten. No, my też tą herbatę złotą pijemy. Mówimy, dopijemy, żebyście dojechali cali. Chyba dojechali. Nie, no dojechali, no. Chyba dojechaliście, nie, Karol? Dojechaliście. Musieliście. A zresztą, czekaj, aha, no bo on też tak dlatego później dojechał, jeżeli jechał po ten metal detektor. I po jaki pojechałeś, powiedz? Jakiś taki całkiem z innej bajki, czy inna firma, ale i tak dalej? Nawet Jamajka. Piotr. Bartłomiej. A na waszej farmie macie fotowoltaikę? Tak mamy, no. Mamy fotowoltaikę, mamy na dachach. Kiedyś pokazywałem, czasami tam pokazuję gdzieś, jaki tam mamy ten... Jaki nam tam ten prąd wpada z tego. U nas cały dach założony i rachunek za prąd bliski zero. W tym roku dodą jeszcze akumulatory. Ale to mówisz teraz na domu, czy na farmie? Bo my na farmie tak mamy, ale nie mamy na wszystkich dachach. Mamy chyba na dwóch dachach, na jednej i na drugiej farmie. I tak to było. Rasa Green. Tak to się chyba czyta. Już sprawdzam, jak wygląda ta rasa. Tak ktoś złożył ofertę 22 funty za zegar. Tak czy nie? 29 jest wystawione. Kurde, a jak tam jest wysyłka? Nie mam pojęcia. Nie widzisz tego? Nie. Dobra, ja później zobaczę. Na razie nie. A nie, 2,99. Chwileczkę, zaraz będę odpowiadał na wszystkie pytania. No trochę się ich nazwiło. Dobra, akceptuję. Najpierw sprawdzimy. Akceptuję ofertę. Ty nie zapomnij wysłać. Dobra, sprawdzamy tą rasę najpierw, tak? Żeby. Właśnie, teraz by się to wyświetliło na. Żebym po tej herbacie teraz nie pomylił się. O, no, tak się przyda. Mam, coś takiego mi wyszło. To jest zielona nóżka? Nie, to nie jest zielona nóżka. Czy jest? Nie, chyba nie. No nie. Mój brat miał, albo chyba nawet ma dalej zielone nóżki. To były takie kiedyś pożądane. O, tutaj teraz Karol mi wysłał nazwę swojego wykrywacza. No też sprawdzimy, a co kurczę. Garrett, no tak. Już mi te nazwy zaczynają powoli ten. Apex. Garrett Apex. Mam. Taki. No inny, ale ma wyświetlacz duży, masakra. No. I do niego od razu daję tą marchewkę, rozumiem?
To nie widziałaś, bo jak Karol idzie wykrywaczem, to później trzyma w ręku taki mały wykrywacz, że jak już kopiesz, to sobie tym znajdujesz dokładnie, gdzie ta rzecz jest. Łatwiej jest. A właśnie, i Karol napisał, że już jest w domu. Bender, pozdrowienia dla was pozytywnego z siebie. Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy ciebie też. Ale Danie, pozdrawiamy? Kogo? Kolega tutaj, Benbena. Benbena. No, pozdrawiam. Też Reda pozdrawia. To nosi zielone jajka, czyli to nie jest zielonuszka, tylko nosi zielone jajka, bo właśnie mi wyskoczyły zielone jajka i tak sobie od razu pomyślałem, czy to nie jest też zielonuszka. Teraz Grzegorz. Zauważyłem, że Polacy zakładają małe wiatraki wysokie na 30 metrów. Ciekawe, czy to im daje prąd. Właśnie kiedyś się interesowałem tym i oglądałem na YouTubie takich ludzi, co sobie zakładają wiatraki. I to niby coś tam daje, nie? Bo różne widziałem te turbiny wiatrakowe. Taki, wiecie, wiatrak normalnym śmigłem z takim. Takie łopatki są i tak się kręci. I coś to tam daje. To chyba najlepiej to jest taki prąd akumulować jakoś i zbierać po prostu do jakichś akumulatorów i później go używać jako takie, wiecie, chyba podświetlenie jakieś. A też w Anglii odchodzą od gotówki i płacą telefonem i zegarkiem. Tak. Na przykład dzisiaj byliśmy właśnie z Karolem, który tutaj jest na live. Byliśmy w takiej farmie z lodami, gdzie sprzedają lody. I tam była, widziałaś to? Założyłaś to? Tam była tabliczka z nazwami lodów i od razu pisało, że nie przyjmują gotówki. Tak, no to tam dawno. No to już dawno, no ale to powoli zaczyna się robić. To weszło od czasu, te czasy, wiesz, były te... Jak COVID chyba był, nie? Jak COVID był, to ogólnie się jakby, ten COVID przyspieszył wyjście gotówki pewnie o parę ładnych lat. Z ręki do ręki po prostu. Tak, i po prostu wszyscy poszli w terminale i oni już po prostu do tego nie wrócą. Bo jak ktoś prowadzi biznes, to często jest mu po prostu nawet wygodniej. Wiecie, nie ma gotówki, nie ma ryzyka. A jak jest pieniądz cyfrowy dla nich, to jest minus, nie? Ale dla niektórych firm to będzie plus. Niestety i tak to wygląda. Niedługo będą wiedzieli o wszystkim. Już wiedzą. Ale będzie jeszcze gorzej. No ale odchodzą od gotówki i to w bardzo szybkim tempie moim zdaniem. Jeszcze są takie rzeczy, gdzie się da coś załatwić z kaszem, ale to już się kończy w bardzo szybkim tempie. Gdyby nie COVID, to pewnie gotówka, nie wiem, kiedy gotówka wyjdzie, no ale zakładam, że za parę lat jej zniknie. To mówię, na pewno COVID ją przyspieszył o jakieś parę lat. O, w Holandii z banknotami 200 i 500 euro, nie kupisz nic, kurde, są nawet takie banknoty, nawet nie wiedziałem. To tutaj też, nie? Ale tak, jaki jest największy angielski banknot? 50-funtówka? 50-funtówka, chyba, że coś jeszcze jest, o czym nie wiemy. Ale kiedyś pamiętam, że dostałem 50-funtówki, to też na przykład niektóre sklepy chyba nie chciały ich w ogóle brać, a niektóre jak brały, to sprawdzały je w taki sposób, że lepiej byłoby ich nie mieć. Biedronka niby w tym roku... kasy, a za rok sama obsługa kobiety, co przy kasie wyrażoną. Maciej, tak właśnie takie jest. No tutaj też już mówię, no gotówka odchodzi. Jeszcze jesteśmy ostatnim chyba pokoleniem, który widział pieniądz. Taki jak tutaj. Jarek M. Polska. 50 zł, ja cię kręcę. Dzięki wielkie, stary. Kurde, naprawdę dziękujemy. Dzięki wielkie. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Musimy zrobić naprawdę to z tymi donatami, zrobimy ten cel i będziemy na coś zbierać, żeby wszyscy, żebyście ci, którzy wpłacają tą kasę, później mogli sobie oglądać content właśnie z... Jeżeli płaciliście na przykład na wykrywacz, czyli byście tym zainteresowani,
i po prostu będzie tego później kontentu więcej. Ale w planach jest właśnie wędzarnia i jest wykrywacz metali. I jak będzie wędzarnia, no to zrobimy cały proces, jak ją tam buduje. To będzie jakaś prosta i tak dalej. No i będziemy po prostu pyścić sobie coś tam. Zobaczymy, co nas z tego będzie wychodziło. No i wykrywacz metali też można na przykład zrobić, że raz w tygodniu jakiś odcinek z takiego wyjścia. Dzięki wielkie jeszcze raz, Jarek. Nawet jeśli coś kosztuje 499, bo to mi napisano, no to właśnie tak wygląda. Tutaj też, no tylko kasa, tylko kasa. Przelew. Zbliżeniowo, nie zbliżeniowo, ale nie gotówka. I my też sami siebie na tym opiemy, bo naprawdę, gdyby ludzie nie chcieli nie chcieli pieniądza cyfrowego, to by płacili gotówką. I to by nie przeszło, ale no kurde, niestety jest tak wygodnie. Nie, my gotówki to... My gotówkę mamy tylko dlatego, bo czasami nam gdzieś ktoś zapłaci za coś w gotówce. Nie? My te gotówki byśmy nawet nie mieli. Nie, nie. Sprzedajemy ten miód po sklepach. Dzisiaj właśnie Karol od nas miód kupował. I tak naprawdę tylko to jest nasza gotówka. Tak też nie mamy gotówki. Po prostu jest niewygodnie nawet iść do bankomatu, wiecie, wybrać kasę, później iść do sklepu, ale tak powinno się robić. Nie po drodze z tego bankomatu. No do bankomatu nie po drodze. Ja już nawet nie pamiętam ile. Ostatnio wybierałem gotówkę chyba gdzieś na wakacjach, ale nie licząc wakacji, to wybierałem jak kiedyś jechałem, jak kiedyś kupowałem pszczoły, pamiętasz? Kiedyś kupowałem pszczoły i takie babki mi te pszczoły przywiozły i miałem, bo po prostu musiałem zapłacić gotówką. Mój kuzyn Grzegorz. Mój kuzyn pracował na farmie koni w Irlandii. Bardzo sobie chwalił, a zmienił na to samo, tylko w Anglii. Dużo wiem. Bo tu mi znowu, kurde, przysłoniło to serduszko. Dużo większa, bardzo sobie chwali. Aha, tak chyba, dobrze. Dobrze czytałem. No, tak naprawdę to. Ale farma koni to coś ciekawego. Ciekawe, no. To takie konie, co? Nie chcę powiedzieć, że konie na mięso, bo coś mnie tutaj zje. Ale tak może być. Chyba nie. Nie, no chyba nie, nie? Chociaż i tak było. Jest jakiś fajny kanał na YouTubie. Muszę go kiedyś właśnie w następny raz, jak zrobimy live'a, to wam go pokażę. I tam pokazują zwierzęta, jakie się hoduje w takiej masowej skali na właśnie mięso. I na przykład są farmy gołębi. Tam są, wiecie, miliony gołębi się je tam zabija. Farma węży, farma krokodyli. No bo nie, szał. Szał. Tak, i zrobimy to z donatami, naprawdę. Jutro się postaram to ustawić, a w ciągu tygodnia gdzieś tam zrobimy sobie jakiegoś live'a i po prostu sobie z tym podziałamy. Tak, jestem trochę w tym nowy. Jeszcze sprawdzę raz prędkość internetu, bo tak jak wam mówiłem, mamy internet od Elona Muska. O, taki sam jest, 50, około 50. I on powinien być naprawdę dużo lepszy i te live'y powinny bardzo dobrze iść. Chociaż niektórzy mówili, że można no, trochę narzekać. Wyprowadza boksy cały czas, porządek musi być, pieniądze ma bardzo duże. No, widzisz, ciekawa praca. Właśnie konie to ogólnie jest taki biznes, gdzie ludzie są w stanie dużo zapłacić. Konie w Anglii mają tylko, które na przykład w naszych okolicach, to takie właśnie bogate rodziny, które mają już, wiesz, kasę, chatę, teren i po prostu czas na konie. Bo na to trzeba mieć przede wszystkim czas. A niektórzy nawet jak nie mają czasu, no to mają właśnie ludzi, którzy się tym zajmują. No i jak jest to coś, jakieś dobre, luksusowe, to oni oczywiście są w stanie dużo więcej zapłacić za to, żeby ten, za to, żeby te konie po prostu tam utrzymać. Kiedyś w Polsce też koń był symbolem biedy i rozpaczy. Nie do końca, ale trochę tak, nie? Te konie były gdzieś na wioskach, w jakichś tam rodzinach robotniczych. Pracowały w lesie. Tak jak u nas w rodzinie był koń, też pracował w lesie. A teraz jest tak, że konie w Polsce, przynajmniej tam w mojej okolicy, mają właśnie tacy ludzie, którzy mają kasę i oni sobie po prostu mają takie hobby i mają miejsce, kasę i czas na to, żeby te konie mieć.
Ej, my naprawdę dziś uzbieraliśmy na 25% wykrywacza metali. Jarek, Karol wysłali nam, kurde, takie donaty, że ja to zawsze nie wiem, co powiedzieć, bo aż mi tak głupio, jak ktoś mi tak kasę daje, kurde. Się niezręcznie czuję. Dziesięć osób na live, ale każdy tam coś pisze. O, no i tutaj właśnie Darek ogląda dobrze nasz kanał. Witam w tym miejscu, gdzie jest ten dom weselny. Ktoś mieszka? Tak, tam mieszka właśnie szef wszystkich szefów. Tam mieszka jakby, bo ja już wam mówiłem, taką szybko jeszcze przypomnę, to wygląda tak, że ten nasz główny szef ma dwóch synów, no i jakby cała trójka jest naszym szefostwem. Tam, gdzie jest ten dom weselny, mieszka właśnie ich ojciec, tych swoich synów. I właśnie, no i on tam mieszka. No. Tam też są konie. I właśnie też są konie, bo oni też właśnie mają kasę i mają czas na to, żeby tymi końmi jeździć sobie. Często gdzieś ich właśnie widzę, jak jeżdżą. A dla nich to taki relaks. Idą, posprzątają sobie u tego konia, wyczeszą go, pojeżdżą sobie codziennie praktycznie, wypuszczą go na pastwisko, nakarmią. To ogólnie trzeba mieć naprawdę sporo czasu. Ja pamiętam, jak my mieliśmy konia i tak brutalnie mówiąc, jak koń już nie pracował w lesie, to naprawdę posiadanie jego było bardzo uciążliwe, bo pracy do groma. Jakby zero profitów. No i to brzmi może brutalnie, ale tak kurde jest. Nic z tym nie zrobimy. Jak sobie chłop mieszka na wsi, taki koń mu pomaga w lesie, no to ten koń się opłaca. Jak nie pracuje już w tym lesie, no to mu się nie opłaca, kurde. A pracy jest naprawdę, no to trzeba się narobić codziennie. Codziennie nie ma dnia wolnego od konia, jak się ma konia. Jarek. Ja zbieram cały tydzień grosze. Czekaj, już chwila, bo się zaraz tutaj, kurde, ja już tej herbaty trochę wypiłem, mi się literki zlewają. Grosze, bo w pijalni piwa, a takie jeszcze są w Polsce. O właśnie. Ja zbieram cały tydzień grosze, bo w pijalni piwa, a tak jeszcze w Polsce przyjmują tylko bombonę, a z kumplami trzeba się spotkać. No właśnie, w Polsce mi się wydaje, że ta gotówka wyjdzie trochę później niż w Anglii. Akrów, tutaj się używa acres. A no właśnie, dobre pytanie, ile to jest? Wiesz co, bo kiedyś chciałem to nawet przeliczyć. Jeden akr. Ci zaraz powiem. Albo ci nie powiem, bo mi. Ile to jest jeden akr ziemi? Już czytam. Warto przy tym podkreślić występowanie jeszcze jednej jednostki miary, jaką jest akr. Od angielskiego acre. Współcześnie stosuje się ją zwłaszcza w krajach anglosaskich, a dawniej w wielu innych krajach europejskich. Równa jest. To jest 0,4 hektara. To jest 0,4 hektara ten jeden akr. Oni tutaj jednostki, te miary mają naprawdę stopy, hektary, incze, czyli cale i tak dalej, i tak dalej. I ja się powiem wam, że do dzisiaj się do tego nie przestawiłem. Chociaż to incze to się jeszcze troszeczkę tam bardziej przestawiłem, bo te incze też są trochę w Polsce, bardziej te na telewizory i monitory, ale tak dziś jak używałem metrówki, to faktycznie te stopy i te incze gdzieś tam były. Ale tak, tutaj się mówi akr, tu nie ma hektaru kompletnie. Przynajmniej nigdy się nie spotkałem, zawsze ktoś mówi, że acres.
koń jak mój pies. Też go czeszę i spaceruję z nim. Jestem arystokratą. I wszystko. O, no i tutaj Darek właśnie napisał. Akto 04. No, 04 chyba tam z jakimś małym haczykiem. Kiedyś coś mnie pytali, jakiej wielkości jest działka ta budowlana, gdzie mam dom. I pamiętam, że chciałem to przeliczyć i gdzieś się później zamotałem i nigdy nie przeliczyłem. Akry. No tutaj te jednostki naprawdę. Są inne jednostki, inne kontakty. Woda, kran zimny z ciepłą. Albo się poparzysz, albo zamarzniesz. Cała Anglia. Minut. Leci. Czas. Grzegorz. Adam, a drogie są samochody osobowe w Anglii, bo w Polsce zwariowali z cenami. Tanie. To muszę powiedzieć, że w Anglii samochody są tanie, dlatego też te Angliki są pchane do Polski. Nie opłaca się nawet przełożyć kierownicę, bo samochody są naprawdę tanie. Tanie nawet po przeliczeniu są tańsze. A jeszcze jak dołożysz sobie tam, że... Kurde, nie wiem, ile teraz moja insygnia stoi. Nie wiem, ile stoi insygnia w Polsce, ale to są groszowe sprawy. Nawet jak ja ją kupowałem, to ona kosztowała jeszcze chyba paręnaście tysięcy złotych. A paręnaście tysięcy złotych w Polsce pewnie się chwilę zbiera. To tutaj można było już ją kupić za większe powypłaty. Ale samochody są tanie, ale na przykład busy są bardzo drogie. Od czasów COVID-a busy poszły bardzo do góry. Patrzyłem jakiś czas temu za busami i ceny są obłędne. Takie właśnie samochody do pracy kosztują. Tam był po COVID-zie problem z podzespołami. Coś takiego do takich samochodów i te samochody bardzo mocno poszły do góry. Nawet używany jakiś bus, tacy handlarze typowo, którzy sprzedawali osobówki i busy, to na przykład ci, którzy sprzedawali busy, nagle zaczęli czepać kasę, bo te samochody poszły do góry. I w ogóle w Anglii są bardzo młode samochody. Wszyscy jeżdżą takimi, wiecie, na leasingu. Są jedne chyba z najmłodszych samochodów w Europie. Kiedyś to sprawdzałem. Kiedyś były w Anglii, a chyba teraz są w Niemczech. Najmłodsze auta w Europie. Najmłodsze samochody osobowe, przeciętnie 6,5 roku, 6,5 roczne, jeżdżą w Luksemburgu, ale jest ich w sumie trochę ponad 426 tysięcy sztuk. Niemcy. 48 milionów samochodów i średnia wieku 9,5 roku. Bardzo słabo Polska wypada w kategorii auto. Autobusów. Kto ma najstarsze auto w Europie? Już chwila, bo zaraz się z komentarzami zgubię. A szef ma elektryki, czy preferuje spalinowe? To znaczy tak, wszyscy mają takie bardzo mocno paliwożerne samochody, bo jeden szef ma jakiegoś tam Mustanga, on ma chyba coś koło 5 litrów, no to do ekonomicznych samochodów nie należy. Drugi samochód to jest jakiś Land Rover, to też paliwożerne, nie jest to elektryk. Później ten szef wszystkich szefów ma Land Rovery 2, bardzo paliwożerne. A jeden z nich ma, co on ma? Już wam mówię. Kurde, wypadło mi z głowy. Jaki samochód masz, Scott? Ale zapamiętasz? Może zapomniałem, ale tak czy siak ma hybrydę. No widziałem, że tam właśnie mówił, że ma hybrydę, ale widziałem właśnie go podłączonego pod kabel, czyli tam jakiś, nie wiem, benzyna z
z elektrykiem, tak? I co to jest za marka? Kurde, zapomniałem. Ten taki niby najbezpieczniejszy samochód na świecie. Jak się nazywa? Zapomniałem. Volvo. No to jest jedyna hybryda tutaj. A tak to mają takie typowo wpierdzielusy. I tych samochodów elektrycznych w Polsce jest tak... W Polsce, w Anglii jest no zdecydowanie coraz więcej. To tak widać. Jak pamiętam, jak wcześniej widziałem gdzieś Tesla, to było wow. A teraz Tesla to już jest wszędzie. Co chwilę gdzieś widzimy, jakąś Teslę wyskakuje. Nawet jest tutaj farma, to są 500 metrów od nas, jak już wam chyba pokazałem na jakimś odcinku, to tam chyba nawet pracownik jeździ Teslą. Nie wiem, na jakim to dealu jest, czy to jest samochód na firmę, pracownik jeździ Teslą, czy jak to wygląda, ale codziennie jeździ tam do pracy rano. Tak więc to musi być pracownik, nie szef. Kiedy zniwa w Anglii? W lipcu. W lipcu, ale trzeba też pamiętać, że tutaj bardzo dużo rolników kosi zboża, kukurydzę to akurat nie, bo kukurydzę i tak się kosi później, ale zboża na zielono, właśnie do biogazowni i na jakieś kiszonki i koszą ją na zielono wtedy, nie? No to wtedy jest jeszcze bardzo wcześnie, jak ją koszą. A kukurydza wrzesień jakoś, tak na zielono. Też koszą właśnie na kiszonki. To masz reklamę? Mhm. A padaj jak mają żniwa, tak. I to powiem ci tak. Jak jeszcze są te żniwa, że tam kosisz pszenicę i tak dalej, to jeszcze jest ok, ale jak przychodzi do koszenia kukurydzy, to czasami bywa tak, że no albo czekają bardzo długo i się nie doczekają i wtedy zostawiają, też chyba to na jakimś odcinku pokazywałem, zostawiają takie połacie kukurydzy, jakiś dołek troszeczkę na polu, nie mówię o jakimś dużym dołku, bo to wtedy jest oczywiste, ale jak jest taki nawet małe wgłębienie, to jest tak mokro, że zostawiają te kukurydzę, nie koszą jej po prostu, bo się kombajn wjedzie i zagrzebie. Choćby nie wiem, jaki kombajn to był. No może taki na bliźniak, jakby się nie zakopał. Taki wielki. Ale normalnie często się zdarza, że są żniwa, jadą tylko tam, gdzie mogą i koszą, a resztę zostawiają i czekają do wiosny. Kiedyś na jakimś odcinku właśnie pokazywałem taką połać kukurydzy. Teraz dopiero to jest tam zaorane i tak dalej. Bo wcześniej nie dało się z tym nic zrobić. Później wiewiórki zjedzą tą kukurydzę i ptaki. Dobra. Będziemy kończyli powoli. Jeszcze jak ktoś jakieś pytanie mi pisze, to ja jeszcze odpowiem. Dzięki za donaty Karolowi i Jarkowi, naprawdę. Postaram się, żeby następny live już był zrobiony tak z prawdziwego zdarzenia bardziej. Będę już go robił za każdym razem na komputerze, a teraz też nie będę robił na telefonie, chyba że gdzieś byśmy byli na urlopie w Polsce i chcielibyśmy zrobić z jakiegoś powodu na Homa Live'a, to wtedy z telefonu, ale tak to będzie na komputerze, więc będzie można wszystko śledzić. Dobra, chyba już nikt nic nie pisze, nie zadaje pytania. Nie chciałbym, żeby ktoś był w połowie zadawania pytania, a ja się rozłączę. Więc jeszcze chwilę. Poczekam. Nie ma za co, Karol. No jest za co. Naprawdę, kurde.
Będę musiał się odwdzięczyć. To na pewno. Dobra, co będę kończył? Trzymajcie się. Jeszcze raz dzięki. Live, ile mamy? Godzinę i 20 minut. Trochę sobie pogadaliśmy. Fajnie, bo zadawaliście dużo pytań. Była taka stała liczba osób, która troszkę późno dochodzą wiadomości. Chyba tak, no. Jarek, nara, pa, dobrego tygodnia. No, myślę, że w tygodniu gdzieś zrobimy, w środku tygodnia spróbujemy zrobić jakieś live'a. W środku tygodnia, myślę, że wtorek. W poniedziałek, jutro nie będę robił, bo dzisiaj był. W środę nie chcę robić, bo jestem na alarmach, więc nie chciałbym wychodzić w środku live'a. W czwartek też jestem na alarmach i później mam wolne. Wolne, nie wolne, ale w piątek jeszcze do pracy. I nie jestem na alarmach. Później weekend wolny. I co tam? I co? Jutro będę nagrywał pewnie kolejny odcinek na kanał. W tej chwili wy chyba widzicie odcinki z 8 odcinków jakby jest do przodu nagranych. Czyli odcinek, który dzisiaj nagrałem z Karolem, zostanie wyświetlony chyba za 8 dni. Muszę to dokładnie sprawdzić. Tak mi się wydaje. Dobra, kończę. Dzięki wielkie wszystkim za uczestnictwo w live i co, do następnego. Cześć.